Jak informuje mecenas Krzysztof Gronowski, obrońca mężczyzny, który 10 kwietnia 2021 roku zaatakował kobietę w supermarkecie Kaufland, rozprawa w tej sprawie została bezterminowo odroczona. Zgodnie z wolą poszkodowanej, piątkowe pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbywało się w trybie niejawnym, co wykluczyło obecność dziennikarzy na sali rozpraw. Za zamkniętymi dla dziennikarzy drzwiami mecenas Krzysztof Gronowski złożył wniosek o skierowanie sprawy do mediacji, Poszkodowana kobieta wyraziła na to zgodę, także sąd przychylił się do wniosku strony oskarżonej. Żaden z wezwanych przez sąd świadków zdarzenia nie składał w piątek zeznań. Strony mają miesiąc na podjęcie mediacji i dojście do porozumienia.